Cześć, mamy tutaj świetnego wykładowca Voice Emissions, Marek Stawiński. Cześć, witam. Witam. No, mamy teraz zajęcie, no i nie znam jak inny, a ja mam dużo pytań, naprawdę. Dużo. Jak bardziej tych lekcji, tym bardziej mam pytań, bo to jest bardzo ważne, tak? Żeby kierować swoim głosem i żeby to było zrozumieniem, co robisz, a nie tak jak samochód bez kierowca. O to chodzi. Chcę kilka słów o podejściu w tym roku. No, podejście jest jak co roku. Ma być miło, łatwo i przyjemnie. Co nie znaczy, że od razu i że wszyscy po 30-40 minutach zajęć z emisji głosu będą śpiewać jak Beyoncé, czy jak George Michael, czy jak Pavarotti na przykład. Tak akurat nie są to klasyczne warsztaty, czyli z emisji klasycznej, ale tak naprawdę emisja jest jedna, czyli jest albo dobra, albo zła. Czyli my w tym roku pracujemy troszeczkę jeszcze inną techniką, taką techniką, którą proponuje tutaj w Europie i nie tylko Hubert Noe, który mieszka w Austrii. Jest to jakby takie psychologiczne podejście do śpiewu. Uczę jak gdyby w tym momencie studentów wydobywania dźwięku i myślenia o wibracji krtaniowej. Czyli jakby śpiewamy krtanią, bo to jest naturalne ciało wibrujące, czyli nasze struny głosowe, czyli tak zwane fałdy głosowe. One znajdują się tutaj w krtani, ale dużo osób myśli jak gdyby już wyłącznie rezonansem, czyli a ja staram się z tego odczucia, żeby zaczęli myśleć wibracją krtani. A ta tutaj, ten rezonans tutaj, który odczuwają, to jest jakby wtórna rzecz, czyli rzecz, która pochodzi od dobrego, luźnego, swobodnego śpiewania krtanią, która jest swobodna, która sobie, tak jak spławik na wodzie, jak wędkarze mają taki spławik, tak jak ryby łowią, to ta krtań ma sobie swobodnie oscylować tutaj w naszej szyi, ma być otwarta, ma być też aemocjonalna, czyli ma nie być emocjonalna, tak? Czyli ona ma być po prostu, będę śpiewać, jest fajnie, wydaje z siebie dźwięki, a emocje mają być wszędzie, tylko nie w krtani. Ponieważ jak emocje przychodzą w krtani, to krtań się zaciska i wtedy mamy... nie możemy śpiewać. Więc krtań ma być tak jak silnik w samochodzie. Reaguje na pedał gazu, tak? Szybciej wibruje, czyli szybsze obroty, lub wolniej chodzi. I krtań ma robić to samo. Staram się to przekazać studentom, że jak śpiewają niskie dźwięki, to jest wolna wibracja krtani. Jak są wyższe dźwięki, to jest szybsza wibracja krtani. Czyli tak naprawdę dla wokalisty niskie dźwięki i wysokie różnią się tak naprawdę nie wysokością, tylko szybkością wibracji. Czyli te wysokie wibrują szybko, czyli nasze fałdy głosowe wibrują szybko w krtani i krtań jest na tym samym praktycznie poziomie, a te niższe fałdy wolnie sobie biegną i mamy niskie dźwięki. I jeżeli wtedy krtań jest zrelaksowana, czyli słomka z napojem jakimś, tak, parasolka i sobie tam, no dobra, coś sobie tam porobię, to wtedy wokalista może wydawać różne dźwięki, bardzo łatwo i wysokie i niskie, a już sama stylizacja polega na ułożeniu jak gdyby języka i tej przestrzeni całej, która jest między krtanią a zębami. I to jest dopiero jakby stylizacja stylu. Czy chcę mieć taką barwę, czy może czemuś inaczej, a może tak będę mówił, ale generalnie tu ma być luźno i swobodne, nie? I to jest jakby najważniejsze, czyli musi być zachowany przepływ powietrza, ale szukamy w tej chwili, w tym roku minimalnego ciśnienia podkrtaniowego, czyli minimalnej ilości powietrza, która dotyka, przechodzi przez krtań, żeby jej nie wypchnąć do góry, żeby nie było, tylko żeby krtań wydała dźwięk. Żeby nie było, żeby nie była przyparta, tak? Tylko minimalna ilość powietrza. Na tym ale pracujemy. To jest naprawdę bardzo ciężko robić. Właśnie spróbowałam na siebie. No właśnie w zeszłym roku hitem była ta rurka, kiedy wszyscy chodziliśmy i bawiliśmy. Wiem, że to jest nie zabawka, to jest naprawdę dobra... Lax Vox to się nazywa, tak.
A w tym roku mamy taką inną zabawkę. No widzę. Flowball, czyli taka piłeczka przepływowa, można też powiedzieć latająca piłeczka, ale pod wpływem powietrza. Tu można ćwiczyć i jakby zobaczyć naocznie, tak, jak wygląda, kiedy nasze powietrze wydostaje się z płuc, jednocześnie, żeby tu nie było na razie w tym momencie oporu, ponieważ ja nie śpiewam, ale widać po piłeczce, co się dzieje z powietrzem. Mhm. Czy ja to powietrze wydycham mocniej, czy słabiej, czy równo, czy coś tam się dzieje. Bo piłeczka wtedy zachowuje się w odpowiedni sposób, tak? No zobaczymy, co się uda. O, super! No rozumiem, w tym roku mamy takie zabawki. Tak, taką zabawkę mamy, taką trochę bardziej profesjonalną, bo tamta to była taka najprostsza z możliwych. I do tego można też sobie pośpiewać jak na upartego. Nie wiem co. Dokładnie no widać, podobne jak magię. No. Tak, dokładnie widać, co się dzieje z powietrzem i naprawdę można tutaj... Kontrola. Tak, kontrolujemy przepływ, widzimy, że to za mocniej, to za słabo, piłka robi jakieś dziwne rzeczy, czyli są jakieś zawirowania powietrza, czyli nie wydychamy tego powietrza w sposób taki, jakby to powinno być, swobodny, tylko jednak coś szarpiemy tam, zatrzymujemy. I ta piłeczka naocznie pokazuje nam. A poza tym to jest świetna zabawa, bo można grać w tenisa tą piłeczką, czyli ktoś wydmuchuje na stół, a ktoś z drugiej strony powietrzem w ten strumień powietrza stara się złapać tą piłkę, przedmuchać na drugą stronę stołu. No tak, można czy na przykład dużo. Ja mogę ją dmuchnąć więcej, jak wyżej, a ktoś w tym czasie może ze swoją tą rurką podejść i złapać tą piłkę z powrotem, tak? Czyli możemy tak jeden drugiemu tą piłkę podawać, czyli to uczy oddechu, wzmacnia mięśnie oddechowe też, bo czujemy przepływ, ale jednocześnie nie korkujemy tutaj, no chyba, że się bardzo postaramy, tylko że wtedy jest problem, tak? Bo nie bardzo mogę dmuchać. Muszę mieć otwartą krtań i swobodny przepływ. No i to jest taka zabawka. No tak, ale jest jeszcze ważne, że różne podejścia, ale najważniejsze to wziąć z tych warsztatów takie zasady, szczegóły, nad którymi pracować, bo jak powiedzieli, że nie da rady za kilka zajęć wszystko to sprawdzić, ale jest ten pewny kierunek, w którym mamy pracować. Chodzi o to, żeby te osoby, które uczestniczą choćby w moich zajęciach, wyjechały z tych warsztatów z pewnym poczuciem czegoś nowego, czegoś, co im ułatwia śpiewanie i nie utrudnia, i żeby w tym kierunku potem pracowali przez następny rok. No jeżeli się pojawią tutaj za rok, to sprawdzimy, co zrobili, a jeżeli się nie pojawią, no to nie sprawdzimy. Ale chodzi o to, żeby im się śpiewało łatwo, miło i przyjemnie, czyli to, co im przekazuję na ten moment, według mojej wiedzy, ale i nie tylko, no jest najnowszą techniką śpiewania i sposobem pojmowania głosu, czyli ta wibracja krtaniowa, uczenie tego psychologicznego i fizycznego, naturalnego sposobu wydobywania dźwięku, skupiając się najpierw na krtani i na tej wibracji krtaniowej i tam jakby ten dźwięk zostawiając, a pozostałe rzeczy traktując jako rzeczy wtórne, czyli wynikające z dobrej pracy krtani, tak? Czyli przepływ powietrza, ta wibracja powoduje, że jest piękny głos lub nie, że jest twardo lub nie. I chodzi o to, żeby jak zwykle było minimum pracy, maksimum efektu. No tak, często tak nie bywa, bo to jest dużo i dużo pracy, tak, chyba tak. Przez całe życie. Ale ciekawe jest, jaki jest jeszcze podejście i jaki jest efektywny. Podejście do pracy z głosem. Znaczy, na pewno wypadałoby pracować codziennie. Ja nie mówię, że po godzinie, po półtorej, bo samej emisji to się tak powinno robić z pół godziny dziennie maksymalnie, a reszta czasu to jest uczenie się utworów, czyli słuchanie muzyki. Jeżeli ktoś umie grać na fortepianie, to przegrywanie tych utworów, żeby zobaczyć, jak harmonia wygląda. Najważniejsze, żeby wokalista osłuchiwał się z muzyką. No jeżeli z muzyką jazzową, to jak najwięcej muzyki jazzowej, żeby słuchał jak najwięcej dobrych wokalistów jazzowych, ale też muzyki jazzowej instrumentalnej, bo to nie tylko, że wokalista to ma słuchać wokalistów, on ma w ogóle słuchać tak. Muzyki. Tam dużo czyli... skietu można tak, tak, wybrać. Dokładnie. I jak gdyby to jest niezwykle ważne, że trzeba pracować codziennie z głosem i dla mnie i dla każdego wokalisty to powinna być pasja.
praca też, tak, bo jest to praca, ale jest to pasja jednocześnie, czyli ja chcę to robić. Ja dzień bez muzyki albo dzień bez śpiewania dniem straconym, tak? I to gwarantuje w jakiejś tam części, że te osoby, które tak do tego podejdą, odniosą sukces. Oczywiście dla jednego to będzie sukces nagranie płyty, dla innego zarobienie większej kasy, dla trzeciego zaśpiewanie na urodzinach mamy na przykład, bo każdy szuka czegoś innego i to jest niezwykle fajne, że to nie musi być nie wiadomo co, ale to, że ktoś fajniej wydobywa dźwięk, że może więcej emocji przekazać, że może swojej dziewczynie zaśpiewać, czy swojemu chłopakowi, czy swoim znajomym, czy na karaoke w klubie i wszyscy go podziwiają, czy ją podziwiają, to jest właśnie fajne i ja myślę, że te warsztaty temu służą, że tu nie będzie tak, że wszyscy, którzy tutaj są, czy instrumentaliści, czy wokaliści, zostaną wybitnymi jazzmenami. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby fajnie spędzili czas, żeby się czegoś nauczyli i żeby zdecydowali, na jak poważnie chcą to robić. Czy to ma być rzeczywiście ich zawód i sposób na życie, sposób na zarabianie pieniędzy, czy ma być to jakby miło spędzony czas tutaj na warsztatach, plus do tego zmiana pewnego sposobu życia w domu, kiedy wrócą, ale niekoniecznie związany z zawodem, tylko po prostu więcej fanu, więcej radości, więcej przyjemności z życia. No właśnie, jak chodzi o zawody, to wiem, że jest taki bardzo popularny, nie chyba w Polsce, a na Ukrainie też, talent voice. The Voice of Poland. The Voice of Poland, tak. O tym kilka słów, bo znam, że to znaczy, jest uczestniki. Moi studenci, ja tak mówię o wszystkich, czy ktoś ma 5 lat, czy ma 60, to dla mnie to jest student, tak? Czyli przychodzi 5-letnie dziecko i ja mówię, o, przyszedł mój student. Rodzice się bardzo śmieją z tego, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mają studenta w domu, czy studentkę. W zeszłym roku, 2 lata temu, kilka osób ode mnie śpiewało The Voice of Poland, również w programie Mam Talent i również jeszcze był taki jeden program, teraz wyleciała mi nazwa, później mi się przypomni, a w tym roku rzeczywiście w The Voice of Poland dośpiewa jedna osoba ode mnie. No i niedługo będę jechał na nagrania, no ale no nie mogę powiedzieć ani kto, ani co, bo póki się program nie ukaże, póki ta osoba nie zaśpiewa, póki się nie ukaże na wizji, ludzie tego nie zobaczą, no to ale to jest też sukces, bo to jest tak, no to jest tak, to jest moja praca i to jest też jak gdyby, no świadczy to o tym, że to jest dobry kierunek tego, co robię z moimi studentami. Oczywiście oni się bardzo cieszą, ich rodzice się bardzo cieszą, no też The Voice Kids też ode mnie tam będą osoby występować, więc no myślę, że jest fajnie, my się świetnie bawimy, zresztą moi studenci też występują na różnego rodzaju konkursach, festiwalach, tam też zdobywają pierwsze, drugie, trzecie nagrody, no czasami nic nie zdobywają, tak, no, no nie może być tak, że zawsze ktoś wygrywa, bo to nikt nie ma recepty na wygrywanie, a poza tym no każdy, to jest jednak każde jury ma trochę inny słuch, tak by słucha czego innego i ma pewne swoje preferencje i to jest normalne. Ja też mówię moim studentom, że nie zawsze się wygrywa. Najważniejsze, czy my się rozwijamy, czy idziemy do przodu, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. Zabieramy z tego, tak, jakie doświadczenie. Tak, to jest no doświadczenie. Na początku naszego wywiadu mówili, że to jest pewne podejście z Austrii, tak? Tak, Huberta Noe. Ale właśnie znam, że jest różny człowiek i różne podejścia. Może kilka słów o tym, jaki jeszcze jest ciekawy ludzi, znaczy, ale które mają jakiś pewny taki system. Ale jeśli chodzi pracy, o techniki pracy, no to są różne, bo jest technika speech level singing na przykład, która jakby pierwsza była w Polsce, poza tym normalnym systemem kształcenia takim klasycznym. Jest International Voice Teacher of Mix, gdzie ja jestem też jak gdyby nauczycielem tej techniki i jestem w tej organizacji międzynarodowej, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. To są takie jak gdyby takie dwie główne techniki, o których ja się otarłem, ucząc śpiewu i ucząc się jak uczyć innych, tak? Jest Estil na przykład, taka organizacja, Complete Vocal Technique, też taka organizacja, która uczy śpiewu. Ja powiem tak, moim zdaniem nieważne jest podejście, nieważne jest jak się nazywa technika śpiewu, nieważne jest w jaki sposób nauczyciel uczy. Jeżeli by uczył na przykład tak, da, 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 i ludzie by się uczyli świetnie śpiewać,
i by genialnie śpiewali. Dlaczego nie, tak? Dlaczego nie? No wow, ja bym chciał się wtedy nauczyć. Pukam się przez godzinę i nagle jestem super wokalistą. Wow, no w ogóle to byłaby rewelacja. To byłaby chyba najdroższa i najprostsza technika uczenia śpiewu na świecie. Na szybko, tak? Tak, na godzinę przyjeżdżam, jestem Whitney Houston, nie wiem, Paul McCartney, czy Bóg wie kto inny. Ale nie, nie jest tak niestety. To trzeba popracować, czasami lata. Generalnie nauka śpiewu, czy nauka wielu rzeczy, czy muzyki trwa do śmierci praktycznie. My się non-stop musimy uczyć. Jeżeli ktoś mówi, wszystko umiem, luz, ja już niczego nie muszę, to znaczy, że tak naprawdę już się trochę skończyła ta osoba, że to tak naprawdę to albo jest zadufana w sobie, czyli taka, to nie ja, albo po prostu czegoś nie zrozumiała, albo rzeczywiście jest już taka genialna, że się niczego nie może nauczyć. No ale takich osób jest tak mało, że podejrzewam, że raczej nie jest. Więc musimy cały czas uczyć się i pracować jako wokaliści, jako instrumentaliści i uczyć się jako ludzie, tak? Cały czas czegoś nowego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.